Mateusz Jadak, witam Państwa i zapraszam na serwis informacyjny telewizji Teletop Sudety. Przejścia dla pieszych w Świdnicy na drogach będących pod zarządem województwa znikają. Pasy na jezdniach malowane były w czerwcu tego roku. Po miesiącu są ledwo widoczne. Pionowy znak informuje kierowców o przejściu dla pieszych. I w sumie tylko on, bo jak popatrzymy na jezdnię, to możemy się zdziwić brakiem białych pasów. Tak jest w wielu miejscach w mieście, szczególnie na drogach zarządzanych przez województwo. W tej sprawie od lat interpelację składa radna Beata Moskal-Słaniewska. Pech chce, że to są drogi wojewódzkie, więc Urząd Miejski może tutaj jedynie próbować wywrzeć presję lub prosić Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei o interwencję. Niestety ze skutecznością tych interwencji bywa bardzo różnie. Przypomnę, że w ubiegłym roku tej renowacji przejść w ciągu drogi krajowej 379, czyli Aleja Niepodległości, czy później ulica Wałbrzyska, dokonano dopiero na początku lipca. Moim zdaniem jest to skandal, dlatego że z tych przejść piesi korzystają przez cały rok. Niefortunność tych przejść polega na tym, że dotyczą fragmentów ulic, gdzie od lat istnieje nawierzchnia z kostki granitowej. Dotyczy to zarówno ulicy Wałbrzyskiej, jak i Alei Niepodległości. Tam pasy odmalowano w czerwcu tego roku. Po kilku tygodniach już ich prawie nie widać. Stwarza to poważne zagrożenie dla pieszych, jak i kierowców. Jest w tej chwili środek lipca i przejścia znikają. Do końca wakacji praktycznie ich nie będzie. Tymczasem we wrześniu znów będą chodzić tędy dzieci do szkoły 315. Na ulicy Wałbrzyskiej będą chodzić dzieci do szkoły podstawowej nr 8, do technikum. Będzie przechodzić również młodzież, jest tam gimnazjum, jest tam kościół. Więc mówię, ruch pieszych jest duży, a przejść po prostu nie widać. W związku z tym trzeba zrobić wszystko, żeby niewielkimi de facto kosztami zapewnić bezpieczeństwo zarówno pieszym, przede wszystkim pieszym, jak i samochodom. I o to właśnie apeluję, wskazując te miejsca, które są szczególnie istotne, szczególnie ważne dla poprawy tego bezpieczeństwa. Zgodnie z umową firma wyłoniona w przetargu przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei całe oznakowanie w Świdnicy na drogach wojewódzkich odmaluje raz jeszcze, w sierpniu. Możemy spodziewać się jednak podobnego scenariusza. Po kilku tygodniach białe pasy znów znikną. Poproszono nas o interwencję. Pojechaliśmy. Na miejscu straż pożarna, policja i grupa mieszkańców. Zjawił się także zarządca budynku. Co się stało? Jeden lokator terroryzuje całą kamienicę. Mieszkańcy od pół roku walczą z kłopotliwym sąsiadem. Nie pomagają interwencje policji i dzielnicowego. Prawo jest bezradne, a mieszkańcy żyją w ciągłym strachu. Niejednokrotnie zostałam przez tego pana zalana strasznie, okropnie. Do tej pory mam ściany zasyfione. Grzyb, bo przecież on rury nam tu powyrywał, prawda? Ja sąsiadka, bo sąsiadka piętro wyżej tutaj mieszka, także po prostu się boimy. Soboty wielkanocny, zaczął walić nam w ścianę. Wzwalą policję, znaczy była policja kilka razy w soboty wielkanocne, potem w święto, pierwsze w niedzielę. I poniedziałek, przez te trzy dni, jak byłam w domu, bo tak zawsze w pracy jestem, to całymi dniami co rusz ja wzywałam policję. Policja przyjdzie, popatrzy, drzwi mu nie otworzy, bo jak nie otworzył drzwi, to my nie możemy wejść. No i nic nie mogę zrobić. Ja mam pytanie tylko do milicji i do prokuratury, czy do sędziów. Moja synowa jest w szóstym miesiącu ciąży, piąty, szósty i ma w listopadzie rodzić. Czy oni coś, nie daj Boże, stanie, czy coś odpowiedzą za to? Czy lepiej przed tym coś działać? Ja chcę mieć wnuczkę zdrową, ale czy doczekam, nie wiem. Jak takie postępowanie policji, prokuratora i sędziów. Nasuwa się wiele pytań, na które postaramy się odpowiedzieć. Po weekendzie miasto dzieci znów wypełniło codzienne życie. Uczestnicy drugiego turnusu po wizycie w agencji pracy Work Service zostali pełnoprawnymi obywatelami miasta i mogli ruszyć do pracy. Miasto dzieci Świdnica, pierwsze wydanie. Co tydzień 330 dzieci, w sumie 660 dzieciaków, które pracuje 3 godziny dziennie, każda godzina w innym zawodzie. Mamy 20 grup co tydzień, 30 zawodów. Żaden zawód się nie powtarza, czyli dziecko pracuje codziennie w innym zawodzie. Za każdą godzinę pracy dostaje 10 tauronków, które może złożyć do Banku Zachodniego BZWBK lub wydać od razu w sklepie Tesco lub Toy Planet. Ponad 300 dzieci pracuje po 3 godziny dziennie w zawodach przygotowanych przez sponsorów i organizatorów Miasta Dzieci w Świdnicy, by zarobić na zakupy w sklepie marzeń. Dzięki zabawkowym pieniądzom dzieci uczą się wartości tych prawdziwych. Uczą się też przy okazji współpracy w grupie, oszczędzania, a także tego, że pieniądze nie biorą się znikąd.
płacąc na przykład symbolicznego tauronka za obiad. Dowiadują się w ten sposób, że jedzenie także kosztuje. Nad akcją czuwa łącznie blisko 200 osób. Mamy 29 opiekunów, każda grupa ma swojego opiekuna. Oprócz tego kilkunastu wolontariuszy, którzy nam codziennie pomagają. W sumie, jak żeśmy zrobili podliczenie, około 200 osób pracowało przy mieście dzieci. Mężczyzna, który ukradł z terenu Nadleśnictwa Świnnickiego 5 dorosłych dębów, został skazany prawomocnym wyrokiem. Do doprowadzenia go przed wymiar sprawiedliwości posłużyły badania DNA drewna. Las ma coraz mniej tajemnic. Pokazywaliśmy to, jak widać, tych, co robią wykroczenia i przestępstwa na kamerach. Teraz znowu z pomocą przyszły nam badania naukowe, czyli prace nad DNA, wykrywające oczywiście DNA drewna skradzionego. Jest to teraz formuła coraz częściej używana w lasach państwowych i coraz częściej robiona. Także właściwie sprawcy kradzieży drewna, jeżeli jest trafienie, nie mają w ogóle żadnych szans na obronę. I tutaj też taki przypadek mieliśmy. Sam osobiście zatrzymałem sprawcę, który nie posiadał już na swoim samochodzie drewna, a pochodziło ono z terenu naszego nadleśnictwa. Po prostu zawiózł je gdzieś i sprzedał i myśmy go trafili za jakieś tam 15 minut po sprzedaży tego drewna i zabezpieczyliśmy na jego samochodzie liście, patyczki, to co na tym samochodzie było. Coraz częściej analizy DNA są wykorzystywane w procesach sądowych o kradzież drzew lub drewna. Badania te pozwalają ustalić cechy identyfikacyjne drzew, czyli gatunek, pochodzenie, a nawet wiek i budowę. Sprawca kradzieży oczywiście na miejscu się nie przyznawał do tego, że on tam był, no ale dane, które mieliśmy, wystarczyły na to, żeby go podejrzewać na całej linii. No i w jego obecności zrobiliśmy protokoły, wszystko to przygotowaliśmy. No i tu pokażę Państwu, na jakich odcinkach pracowaliśmy. Były to kliny dębowe, jak mówię, wycięte z jego dębów. Dęby nie były zbyt głębokie. Każdy z tych klinów musiał być oznakowany i przypisany do danego pnia. Wszystko to było onumerowane. Potem protokolarnie odcinaliśmy takie kawałeczki, dosłownie kliny centymetrowe, które oddzielnie każdy był pakowany. Niejednokrotnie sprawcy kradzieży pozostają bezkarni, gdyż są coraz lepiej zorganizowani, wyposażeni w profesjonalny sprzęt, a sposoby, jakimi zabezpieczają ślady przestępstwa, uniemożliwiają udowodnienie im winy w sądzie. Oczywiście Sąd Rejonowy w Wałbrzychu też nie miał żadnych wątpliwości. Sprawca wtedy się dopiero przyznał, zapłacił równowartość kradzionego drewna. No i wyrok jest bardzo surowy, ponieważ musi dopłacić jeszcze dwukrotną wartość, czyli tak zwaną nawiązkę, co jest obligatoryjne w tego typu kradzieżach z pnia. No i oczywiście otrzymał jeszcze kilka miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. Straż Leśna w Świdnicy jest bardzo zainteresowana i taka dociekliwa, co się już wielu przekonało, że w dochodzeniach no niestety posłużymy się wszystkimi możliwymi metodami. Oczywiście mówię tu o metodach naukowych, żeby sprawcy przestępstw i wykroczeń byli jednak odnajdywani. Atutem badania DNA jest szybkość wykonywania analiz oraz fakt, że budowa cząsteczek DNA nie zależy od wieku i cech morfologicznych drzewa. W badaniach kryterium oceny stanowią profile genetyczne, tworzące niejako odcisk palca dla każdego drzewa. Profile wykorzystuje się do analizy porównawczej materiału dowodowego z materiałem porównawczym. Urząd Gminy Jaworzyny Śląskiej przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy od marca tego roku aktywizuje bezrobotnych mieszkańców, zatrudniając ich do prac interwencyjnych, społecznie użytecznych oraz robót publicznych. W ten sposób 20 osób dotąd bezrobotnych ma pracę. Dzięki przekształceniu tamtejszego zakładu usług komunalnych w spółkę prawa handlowego możliwe było podpisanie porozumienia, na mocy którego zatrudniono pracowników do prac społecznie użytecznych. Wykonują oni proste zadania, takie jak wycinka krzewów, koszenie czy sprzątanie. Do tej pory odbywało się to w ten sposób, że raczej to byli pracownicy pomocniczy, którzy pomagali przy pracach, a nie wykonywali ich konkretnych. Jednakże w tym roku postanowiliśmy zrobić inaczej, stworzyliśmy brygadę,
która składała się z 4 osób z prac interwencyjno-publicznych, jak również częściowo z pracowników spółki. Z czasem, dzięki nabytemu doświadczeniu, przed pracownikami stawiano coraz trudniejsze zadania. Nie ograniczano się już tylko do prac czysto porządkowych. Gmina podjęła decyzję o wycince starych drzew przy ulicy Towarowej. Po ich wycięciu, jak również po wykopaniu korzeni, okazało się, że chodnik, który był w tym miejscu, został całkowicie zrujnowany i po rozmowie z burmistrzem doszliśmy do wniosku, że może by brygada, która powstała w spółce, była w stanie wyremontować ten chodnik. Większość zatrudnionych w ten sposób pracowników pozostanie przy pracy do połowy września. Wtedy wygasa podpisana z Powiatowym Urzędem Pracy umowa. Część z nich ma jednak szansę na dalsze zatrudnienie. Ponad 1250 skontrolowanych pojazdów, w tym blisko 490 samochodów ciężarowych, to efekt wzmożonych działań kontrolnych przeprowadzonych przez dolnośląskich policjantów ruchu drogowego. Działania policji w naszym regionie prowadzone były w ramach akcji Niebezpieczne Przewozy. Podczas kontroli funkcjonariusze ujawnili przypadki niewłaściwie zabezpieczonego ładunku, przeładowania pojazdów czy też niewłaściwego stanu technicznego aut. W działaniach udział wzięli także funkcjonariusze Inspekcji Transportu Drogowego. Podczas akcji policjanci skontrolowali łącznie 1255 pojazdów. Efektem kontroli przeprowadzonych na dolnośląskich drogach było m.in. ujawnienie 10 przypadków niewłaściwie zabezpieczonego ładunku, 35 przypadków przeładowania pojazdów, 7 przypadków, w których funkcjonariusze stwierdzili nieprawidłowości przy przewozie materiałów niebezpiecznych i 12 kierowców, którzy prowadzili pojazd w stanie nietrzeźwości. 364 kierujących zaś nie stosowało się do ograniczeń prędkości. W 137 przypadkach policjanci stwierdzili nieprawidłowości związane ze stanem technicznym kontrolowanych aut, z czego 29 samochodów nie było w ogóle dopuszczonych do ruchu. Policjanci wystawili 554 mandaty karne, w 20 przypadkach skierowano do sądu wnioski o ukaranie, a 53 kierujących zostało pouczonych. Policjanci zatrzymali też 12 praw jazdy oraz 136 dowodów rejestracyjnych. I tą informacją żegnam się z Państwem. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.